największych zwycięzców dzisiejszego meczu, Kuba Bednaro. Kuba, ja staram się zadać jakieś pytanie. Twój ja debiut. Sędziemu mówię, kończę trenerkę. My jeden mecz, 1-3-0, dobra, finish. Trenerze, jakie to uczucie? Ja mówię, kończę. Ja jutro odkładam gwizdek na kończę tą przygodę z trenerką. 100% skuteczności, dziękuję bardzo. Brawo. No porozmawiamy wszyscy we trójkę, skoro... W trójkę? Tak jest, proszę bardzo. Czwórkę z brązowym medalem. Tak jest, brązowy medal. Kuba, od takiego debiutu się chyba nie spodziewałeś. Wysoko generalnie poprzeczka. Ta, wysoko. Dwa tygodnie temu myślałem, że będę siedział w Radomiu, a nie na finałach Ligi Narodów. Ale to nie, ja generalnie w tym dzisiaj chciałem nie popieprzyć ustawień. Żeby wszystko było, Iwo mi pomógł na ławce, miałem bardzo dobrego asystenta, ponieważ... Andrzej Wrona. No był Andrzej Wrona, popierniczył zmiany, ale sędzia mu dał możliwość, powiedział, dobra, tam przymknął oko na to. Ale generalnie, nie wiem, ja nie wiem, co odpowiedzieć, no przyszedłem... Parę dni wakacji, pooglądałem sobie fajną... Zobaczyłem, zwyciężyłem. Tak jest. Karol, teraz ty, proszę cię bardzo. Cenne te uwagi były tutaj, Kuby? Nie, no mieliśmy... To była naprawdę zgrana paczka od samego początku, kiedy tutaj razem wszyscy przyjechaliśmy. Kuba prowadził pierwsze treningi, jak jeszcze nie było trenera Witala, którego serdecznie pozdrawiamy gdzieś tam pewnie teraz nad oceanem. Jeszcze nie, 50 minut temu. A nie, to nie jest moment, żeby o to chyba pytać, prawda? Ale bo my to... nie chcemy nic pytać, my go serdecznie pozdrawiamy, bo on nam bardzo pomógł w tym turnieju. Co, z nad oceanu? Nakręcił nas, byliśmy nastawieni na ten mecz, też byliśmy mocno nastawieni. To też cząstka... Dzisiaj odprawa taktyczna była przez Witala przygotowana, więc wszystko wiedzieliśmy. Jakie było pytanie? Już nie było, mów! O, właśnie, bo tutaj widzę, że się tylko zmieniał... Nawet brązowy medal wytrzymał. Tylko się żel zmieniał, widziałem. Nawet w autobusie. Ja zużyłem już tyle lakieru. Że... Dobra, panowie, święto będzie dzisiaj tutaj w Chicago? Ja nic nie widziałem. Znaczy, ja w ogóle nie wiem. Ja chciałem jedną rzecz zrobić, ponieważ ja nie bardzo zasługuję na ten medal, bo przyjechałem na tę godzinę. Ja chciałem go oddać herosom na charytatywną akcję jakoś. Pozbierajcie kasę. Bo ja uważam, że no, ja się cieszę, że wygrałeś ten mecz, ale to ciężko by sobie powiesić w domu, bo patrzyłbym, mówię, no co? Także ten medal ja dziewczynom z Herosów od razu, jak przyjadę, przekażę. Licytację jakoś zrobimy. Pomóżcie dla dzieciaków, dobra? Panowie, dziękuję. Ja też mogę jeszcze komuś podziękować. Chciałem podziękować wszystkim moim kolegom z drużyny, bo to była ogromna przyjemność grać z nimi na boisku, walczyć z nimi na boisku od pierwszej do ostatniej piłki. Rzadko kiedy się trafia do takiej drużyny, rzadko kiedy się tak gra. Chłopaki, zrobiliście kawał kuźwa dobrej roboty. Dobra grupa od samego początku do końca. I dzięki chłopaki, którzy też nas prowadzili, siedzą w Polsce, którzy nas prowadzili do tych finałów, to też cząstka... Oni śpią, bo tej porze już wiesz, jest prawie 20. Ale myślę, że świętują razem z wami. Dziękujemy Polakom, którzy zarywali noce. I dziękujemy Polonii, która tutaj przyszła. Graliśmy u siebie. Dzięki. No pięknie, panowie. Ja wam też serdecznie dziękuję. Świętujmy razem.